witam pana bardzo serdecznie. Chciałabym pana zapytać, jak pan zareagował na zaproszenie na nasz festiwal? Dobrze. Jak pan ocenia taki festiwal? Może tak. Ja uważam, że taki festiwal jest niezwykle pożyteczny, dlatego że uświadamia zdrowym ludziom, że mogą kiedyś być niekoniecznie zdrowi. Mhm. Mnie się wydaje, że również budzi sympatię i podziw dla ludzi, którzy nie będąc sprawni, robią rzeczy niezwykłe. Mogę poprosić pana o pierwsze wrażenia po pierwszych projektach filmowych, jakie pan obejrzał? Pierwszy film, który zobaczyłem, powinni wszyscy oglądać, bo był przepiękny, świetnie zrobiony, wzruszający, ludzki i śmieszny. I śmiech to zdrowie oczywiście. Co pan, bo jest pan twórcą tegorocznego plakatu naszego festiwalu. Co pana zainspirowało akurat do takiego plakatu, jaki teraz możemy widzieć w Koszalinie i w różnych miastach Polski, nie tylko. Wydawało mi się, że chciałem zrobić plakat, który byłby na tyle sympatyczny, jak ten film, który wczoraj obejrzeliśmy. To znaczy, ja pamiętam, że byłem w pięknym mieście San Francisco w Ameryce i zobaczyłem bardzo ładnych ludzi, którzy parkowali na właśnie takich miejscach, a te miejsca były wysłużone, popękane na słońcu i właściwie robiły obraz. To nie jest znak niesprawności na drzwiach do ubikacji, natomiast jest to po prostu w sumie przyjedź do Koszalina, mamy dla ciebie zawsze miejsce. Jak pan robiąc swoje różne projekty jako plastyk, do czego pan przywiązuje największą wagę? Do tego, żeby ludzie rozumieli to, co robię i żeby z tego czerpali jakąś korzyść. Powie mi pan jeszcze na sam koniec, jak to jest tworzyć dla najsłowniejszych ludzi tego świata, bo wiem, że w pana dorobku jest wiele zespołów, dla których pan robił okładki. Jak to jest takim poczuciem, że się tworzyło dla największych słów muzyki tego świata? Ponieważ zawodowo sprawdzałem się, to czułem się im potrzebny, natomiast najważniejszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, że zdolni i wielcy ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby być skromni. I dlatego miałem z nimi zawsze znakomite stosunki. Ale czego pan oczekuje po tym festiwalu? Z jakimi wrażeniami chciałby pan stąd wyjechać? Że nie wszystko stracone, że ludzie nie są kompletnie źli, że warto pomagać i że warto współczuć. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że jeżeli pan tylko znajdzie czas, to zaszczyci nas pan w przyszłym roku również swoją obecnością. Z wielką przyjemnością, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.